Cześć. W poprzednich filmach wyjaśniłem, że fala elektromagnetyczna powstaje w wyniku zaburzenia pola elektrycznego związanego z ruchem ładunków, np. przepływem prądu zmiennego. Zaburzenie pola elektrycznego generuje wirowe, tzw. bezźródłowe pole magnetyczne. Zmienne w czasie pole magnetyczne staje się źródłem wirowego pola elektrycznego i kółko się uzamyka, a fala rozchodzi się w przestrzeni. Fala elektromagnetyczna jest falą poprzeczną. Pole elektryczne i magnetyczne są wzajemnie do siebie prostopadłe, a ich drgania są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się. Falę elektromagnetyczną można scharakteryzować poprzez podanie jej amplitudy, częstotliwości, a rzadziej okresu oraz fazy. Wspomniałem również, że takie zaburzenie pola fizycznego, magnetycznego lub elektrycznego fali elektromagnetycznej możemy utożsamiać z falą harmoniczną, a tym samym przedstawić tę falę w postaci ruchu jednostajnego po okręgu. W tym filmie opowiem o widmie sygnału i analizie widmowej. Posłuchajcie. W tym momencie widzicie najprostszy rodzaj sygnału harmonicznego o pewnej amplitudzie, okresie oraz zerowej fazie początkowej. Możemy dowolnie dobierać jego parametry, a zmiana tych parametrów zmieni nieco falę. Dla przykładu sygnał poniżej posiada pięciokrotnie mniejszą amplitudę i czterokrotnie krótszy okres w porównaniu do sygnału powyżej. Kolejny sygnał jest identyczny jak ten pierwszy, ale nieco przesunięty w fazie. Zauważcie, że dwa pierwsze sygnały są podobne, a różnią się jedynie skalą. Te dwa sygnały mogą nakładać się na siebie, tworząc nieco bardziej skomplikowane twory. Wyjaśnienie zjawiska nakładania się sygnałów opiera się na tzw. sumie wektorowej, poznawanej już na lekcji fizyki w szkole podstawowej. Dodawanie wektorów możemy wykonać graficznie na dwa sposoby. Można zastosować metodę równoległoboku lub metodę łańcuchową. Dla przykładu pokazałem wynik takiej sumy wektorowej uzyskanej przy zastosowaniu obu metod. Warto przyjrzeć się chwilę tym rysunkom i umiejscowić je w pamięci podręcznej, bo rysunki te pomogą zrozumieć, jak powstaje taki skomplikowany sygnał. Sumowanie dwóch znanych sygnałów najłatwiej jest zrealizować za pomocą dodawania obracających się wektorów na wykresie kołowym. Taki wykres kołowy składa się z obracającego się wektora zaczepionego w środku okręgu i zakończonego w poruszającym się punkcie. Wartość, albo jak kto woli długość wektora na takim wykresie, równa jest amplitudzie sygnału, a czas pełnego obrotu równy jest okresowi sygnału. Na tej animacji od razu widać, że amplituda sygnału po prawej stronie jest niższa, a częstotliwość drgań wyższa, bo i okres tych drgań mniejszy. Wróćmy jednak do dodawania sygnałów. W pewnym momencie, chwili czasu, wektory amplitudy tych dwóch sygnałów znajdują się względem siebie w określonym położeniu. Nakładając te wykresy kołowe na siebie i stosując regułę równoległoboku, możemy dodać je do siebie. Nie jest to jednak metoda ani prosta, ani optymalna, zwłaszcza gdy tych wektorów jest znacznie więcej. Zdecydowanie lepiej jest dodawać wektory metodą reguły łańcuchowej, w której do końca pierwszego, czyli głównego wektora, przykładamy drugi wektor. Początek pierwszego wektora i koniec drugiego wektora wskazuje nam wielkość wektora sumy tych wektorów. Wektor ten wskazuje nam wysokość sygnału w pewnej chwili czasu. Możemy takich operacji sumowania dla kolejnych przedziałów czasu przeprowadzić bardzo dużo, a potem, jak w dziecięcych kolorowankach, połączyć kropki i uzyskać przebieg interesującego nas sygnału harmonicznego. Co można powiedzieć o takim sygnale? Zauważcie, że przebieg uzyskanego sygnału w czasie jest zbliżony do sygnału o większej amplitudzie. Natomiast sygnał o mniejszej amplitudzie wprowadza jedynie zakłócenia. Okres takiego, na pierwszy rzut oka, skomplikowanego sygnału odpowiada okresowi sygnału o pierwotnie dłuższym okresie. To nie przypadek i jest tak zawsze, gdy dodajemy do siebie sygnały o okresach, w których pierwszy jest wielokrotnością drugiego. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by dodać do siebie większą liczbę sygnałów. Na tej animacji widzicie przykład sumy trzech sygnałów o różnych amplitudach, okresach i częstotliwościach, które zapisałem obok każdego z nich. Wynik ich nakładania się jest już zdecydowanie bardziej złożony niż wcześniejsza suma sygnałów. Podobnie jak poprzednio, gdy sumujemy sygnały harmoniczne, poczynając od sygnału o okresie T, otrzymujemy w wyniku tego przekształcenia sygnał o tym samym okresie, pod warunkiem, że częstotliwości kolejnych sygnałów są wielokrotnością częstotliwości pierwszego sygnału. Wiedząc już, jak powstają takie skomplikowane sygnały, możemy całą procedurę odwrócić i zamiast dodawać sygnały do siebie, możemy odgadnąć, z jakich sygnałów składowych powstał taki złożony sygnał. Tę procedurę nazywamy analizą widmową, spektralną albo Fouriera. Analiza widmowa polega na tym, by dla sygnału o okresie T ustalić amplitudy sygnałów składowych. Te sygnały składowe nazywamy sygnałami harmonicznymi. Pierwsza z tych składowych o częstotliwości f1 jest równa 1/t przez t, nazywana jest pierwszą harmoniczną, druga o częstotliwości dwa razy większej drugą harmoniczną, trzecia o częstotliwości trzy razy większej trzecią harmoniczną i tak dalej i tak dalej. W rzeczywistości dla skomplikowanych sygnałów przeprowadzenie takiej analizy widmowej za pomocą kartki i ołówka może być bardzo trudne, zwłaszcza gdy chcemy je odgadnąć rysując możliwe kombinacje sygnałów harmonicznych. Aby poprawnie przeprowadzić taką analizę, stosuje się odpowiednie formuły matematyczne. Są one na tyle skomplikowane dla przeciętnego człowieka, że bardzo często używa się specjalnych programów, które robią taką analizę widmową za nas. Mogę Wam jednak prosto pokazać, jak taki program działa na takim złożonym sygnale. Dla przedstawionego sygnału program dopasowuje harmoniczne i dobiera je w taki sposób, by uzyskać właściwy przebieg sygnału. W tym przykładzie program ustaliłby pierwszą harmoniczną f1 o amplitudzie a, dla drugiej harmonicznej f2 ustaliłby amplitudę 0,6a, dla trzeciej harmonicznej amplituda zostałaby określona jako zerowa, amplituda czwartej harmonicznej przyjęłaby wartość Pół a. Wszystkie następne harmoniczne zostałyby pewnie pominięte, a ich amplitudy program ustaliłby na wartość równą 0, bo te harmoniczne, które już mamy, w zupełności wystarczą, by odwzorować ten złożony sygnał. Otrzymane dane w takiej analizie widmowej możemy zapisać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to podanie wartości sygnału w czasie dla każdej chwili czasowej t, co nazywane jest opisem w dziedzinie czasu. Druga możliwość polega na podaniu amplitudy harmonicznych tego sygnału i jest to tak zwany opis w dziedzinie częstotliwości. To przedstawienie w dziedzinie częstotliwości nazywamy widmem albo spektrum sygnału. Podobną analizę widmową można przeprowadzić dla sygnałów nieciągłych, czyli cyfrowych, co na pierwszy rzut oka nie wydaje się takie oczywiste, bo niby jak w taki prostokątny sygnał wpisać harmoniczne, które są jego składnikami? Zacznijmy od pierwszej harmonicznej, która dobrze oddaje ogólną zmienność sygnału w czasie i poziomy osiąganej przez niego amplitudy. Okazuje się też, że w takim sygnale druga harmoniczna i wszystkie inne składowe o parzystej krotności posiadają amplitudę równą 0, natomiast amplitudy składowych nieparzystych można opisać przedstawionym równaniem. Trzecia, piąta, siódma, dziewiąta, jedenasta i trzynasta harmoniczna zaznaczone są jako sygnały o coraz mniejszych amplitudach, co łatwo zobaczyć poprzez opis w dziedzinie częstotliwości. Jak widać uzyskaliśmy w ten sposób całkiem dobre przybliżenie tego sygnału prostokątnego. Natomiast aby uzyskać go dokładnie takim, jakim jest, należałoby narysować sumę nieskończenie wielu składowych harmonicznych o nieparzystym numerze. Takie praktyczne zastosowanie analizy widmowej można spotkać w naprawdę wielu dziedzinach nauki i techniki. Jednym z nich jest na przykład komputerowe rozpoznawanie mowy. Sam spotkałem się z analizą furierowską w trakcie analizy wyników badań zebranych na linii Astra w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie, ale to historia na odrębną serię filmów, która być może powstanie w przyszłości. Podsumowując film, powiemy, że analiza widmowa to rozkład sygnału na harmoniczne sygnały składowe. Dziedzina czasu to metoda opisu sygnału poprzez podanie wartości sygnału w każdej chwili czasowej. Dziedzina częstotliwości to metoda opisu sygnału poprzez podanie amplitud jego kolejnych harmonicznych. Harmoniczna to sygnał harmoniczny będący częścią składową danego sygnału. Częstotliwości kolejnych harmonicznych sygnału okresowego są wielokrotnością częstotliwości podstawowej równej odwrotności okresu sygnału. Sygnał harmoniczny to sygnał, którego wartość w dziedzinie czasu można przedstawić jako obraz jednostajnego ruchu punktu po okręgu lub jednostajnego obrotu wektora wodzącego. Widmo albo spektrum sygnału to rozkład amplitud kolejnych harmonicznych sygnału. I w tym filmie to wszystko. Cześć! Film powstał w ramach projektu Sprawna Telekomunikacja Mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.4.